Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z VRCrafta. Dziś robimy farmy, bo co możemy innego robić? Okej, świetnie. Coś tam już mamy. Jeśli nie widzieliście poprzednich odcinków z VRCrafta, co nie jest zbyt możliwe, bo te odcinki bardzo wam się podobają, to naprawdę polecam wam obejrzeć, jeśli naprawdę ktoś jakimś cudem nie widział. Tak, jest. Okej. No, więc polecam. Cyk, 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 cyk. Idziemy stąd po wodę. A, pójdźmy tam. Skok wiary. Widzicie, jaki jestem zajebisty? Dobra. Aj, to tak nie chcę działać niestety. O, mygy, nabrałem. O, oj. O, nabrałem, jaki cud. Wracamy, jakimś, jakoś. Creeper, który w poprzednim odcinku mnie wystraszył. I w poprzednim odcinku była walka z creeperem, potężna, mocna, z mobami. Byliśmy w podziemiach. Pająka na wiarę jeszcze nie spotkałem. I no, i Endermana, chyba. Cyk, mamy na... na nic, bo nie mamy patyków. Więc dobra. Idźmy sobie tutaj zrobić tę naszą farmę. Ale pierw źródełko. Zrobiłem przypadkiem na 4, ale i tak działa, więc jest git. Dobra, oj, oj. Dobra. Oj. Tam sobie zrobimy wodę i tu sobie zrobimy wodę i teraz cyk i musimy iść po motykę, której nie wziąłem. Starość i radość, no nie? No to nie jest takie efektowne. Dobra. Teraz czas posadzić. No nie, tak się nie posadzimy, tak? Dobra. Ślicznie to wygląda. Trzeba zrobić screena oczywiście. Pięknie, pięknie. Przydałoby się też tu porozświetlać teren. Cyk. Cyk, cyk. Dobra. No i idealnie, idealnie nasza farma będzie rosnąć. Mamy kości, więc zamiast pieska, to weźmy sobie je i zróbmy mączkę kostną. Pięknie, pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Oj, to tak nie miało wyglądać. Jej. Jej. Nasze pierwsze zboże. Dobra. I tak by to wyglądało. Weźmy jeszcze sobie drzewo, zetnijmy jakieś, by mieć patyczki. I dziś będzie krótki odcinek, ze względu na to, że ostatnie były dość długie. Z pewnością dłuższe. Więc no, dziś będzie taki krótszy, po prostu ze zrobienia farmy. Tak czy siak, no,
VRCraft już będzie coraz trudniejszy. Myślę, że już to jest taki ostatni Fairplay odcinek i na kolejnym po prostu szczytujemy na przykład diamentowy set i pójdziemy do Netheru. I potem end, no i koniec serii, ale to wiadomo, że to już będzie szczytowane. No bo ciężko. Ciężko zdobyć cokolwiek takiego na VR. Czemu mi to się nie chce? Oh yeah. Uciki po co? Tak nie widać moich. Dobra, więc mamy nowy staw. Ja wam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia i Eluvina. Pa, pa. Bajo, bajo. Pa.